Strzelony z karabinka snajperskiego Andrzej G., znany bardziej jako gilotyna, to już czwarta ofiara, która w podobny sposób ginie w tym roku. Panie komisarzu, zwracam się do komisarza Ryby z Komendy Głównej. Czy jest coś, co łączy te morderstwa? Czy można już mówić o wojnie gangów? Panie komisarzu... Za 5 minut. Nie rozumiem, czy 5 minut coś tu zmieni? Nie, do kolegi mówiłem. Jakie ma pani pytanie? Czy można już w tej chwili mówić o wojnie gangów? Nie ma żadnej wojny gangów. Mamy raczej do czynienia z zabójcą działającym na zlecenie. Czy chce pan przez to powiedzieć, że dzisiejsza zbrodnia również obciąża nieuchwytnego killera? Kiedy go złapiecie? Proszę pani, policja ma właściwy sobie rytm pracy. Ile jeszcze osób musi zginąć, zanim złapiecie legendarnego killera? Jakiego legendarnego, jakiego killera? Oświadczam, nie ma żadnego killera. Killera wymyśliliście wy, dziennikarze. Dziękuję już panu.